Jedyną parą z pierwszej rundy, w której wciąż mieliśmy nierozstrzygnięty wynik, była rywalizacja Memphis Grizzlies z San Antonio Spurs, ale ponad 18 tysięcy kibiców zgromadzonych w FedEx Forum wierzyło, że Niedźwiadki w meczu numer 6 zapewnią sobie awans do półfinałów konferencji. Początek rzeczywiście był obiecujący, bowiem gospodarze wygrali pierwszą kwartę 24-16, totalnie dominując przy tym w pomalowanym, gdzie zdobyli aż 20 punktów. Postawieni pod ścianą Spurs musieli zatem rozpocząć pościg i choć trwał on bardzo długo, to mimo wszystko goście dopięli swego i na niecałe 5 minut przed końcem po tym rzucie Antonio McDice'a wyszli na prowadzenie 80-79. Był to jednak już ostatni pozytywny akcent ze strony drużyny z San Antonio w tych playoffach, bo potem na parkiecie rządzili już tylko gospodarze, czy raczej należałoby powiedzieć Zach Randolph. Podkoszowy Grizzlies od tego momentu do końca spotkania zdobył aż 13 ze swoich 31 punktów i koszykarze z Memphis mogli świętować nie tylko pierwszą wygraną serię w historii klubu, ale także fakt, że zostali zaledwie czwartym zespołem w dziejach ligi, który będąc rozstawiony z ósmego, ostatniego miejsca, wyeliminował z rozgrywek najlepszy zespół swojej konferencji. Grizzlies Spurs 99-91. Świetni w defensywie i świetni w ataku. Tak wyglądali w pierwszej połowie inauguracyjnego meczu w serii z Oklahoma City Thunder koszykarze Memphis Grizzlies. Goście wymusili na swoich rywalach w tym czasie 10 strat, z czego aż 7 w drugiej kwarcie spotkania, a po sporej ilości z nich udawało im się zdobywać łatwe punkty. Skoro już jesteśmy przy zdobyczach, to w tych przodował Zach Randolph, który uzbierał w tym czasie 14 oczek, trafiając m.in. jeden rzut za 3, a że równie dobrze dysponowani byli jego koledzy, to Niedźwiadki schodziły do szatni z prowadzeniem 57-47. Trzecią kwartę lepiej rozpoczęli jednak Thunder, którzy niesieni fantastycznym dopingiem swojej publiczności wyglądali momentami tak, jakby mieli na parkiecie jednego zawodnika więcej i po 4 minutach zbliżyli się do Grizzlies na zaledwie 3 punkty. Niestety dla fanów gospodarzy ich ulubieńcy nie poszli za ciosem, czy może raczej to Niedźwiadki obudziły się z małej drzemki. Koszykarze z Memphis powrócili do dobrej gry z pierwszej połowy i do końca trzeciej kwarty zdołali wyrobić sobie 13-punktową przewagę. W związku z tym ostatnia odsłona była już tylko formalnością i gospodarzom na nic zdały się łącznie 62 oczka duetu Kevin Durant-Russell Westbrook, bo tego dnia najlepszą dwójką była ta po stronie Grizzlies, czyli Zach Randolph i Marc Gasol. Randolph zaliczył w całym meczu 10 zbiórek i rekordowe w playoffach 34 punkty, a Hiszpan miał 13 zebranych piłek i 20 oczek na fantastycznej skuteczności 9-11 z gry, co pomogło Niedźwiadkom w zwycięstwie 114-101. Mecz numer 2 dla Grizzlies nie był już tak udany jak poprzednia potyczka i tym razem to Thunder dyktowali warunki gry. Udało im się to przede wszystkim dlatego, że po pierwsze ograniczyli poczynania duetu Zach Randolph-Marc Gasol, pozwalając im trafić odpowiednio 2 z 13 i 3 z 9 rzutów z gry, a po drugie siłą napędową gospodarzy byli nie tylko Kevin Durant i Russell Westbrook, ale także cała ławka rezerwowych. Zmiennicy po stronie Thunder zdobyli w tym spotkaniu łącznie 48 punktów, w czym największy udział mieli James Harden i Eric Maynor, notując 21 i 15 oczek, a ich drużyna wygrała 111-102, wyrównując tym samym stan rywalizacji na 1-1. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery, kazaczok, umfa, umfa, esta, esta. Pierwszy raz się spotykamy, pierwszy raz, więc lwami się kłaniamy nisko w pas. Może ciężko w to uwierzyć, ale tak właśnie mogli sobie zaśpiewać przy okazji rywalizacji Los Angeles Lakers kontra Dallas Mavericks Kobe Bryant i Dirk Nowitzki, a to dlatego, że nigdy wcześniej nie spotkali się w playoffach. Ten pierwszy raz w Staples Center wyglądał jednak lepiej niż dobrze, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Inauguracyjna odsłona ułożyła się po myśli Mavericks, którzy wygrali ją 25-23, ale już druga kwarta była popisem gospodarzy, którzy byli wtedy nie do zatrzymania w pomalowanym, gdzie zdobyli 22 ze swoich 30 punktów, a pozostałe 8 dorzucili z linii osobistych. Jakby tego było mało, tak grający Lakers zakończyli tę odsłonę dwuminutową serią punktową 14-2 i tym samym prowadzeniem do przerwy 53-44. Po powrocie z szatni jeziorowcy nadal bawili się w najlepsze, zdobywając 7 punktów z rzędu i nawet fakt, że Mavericks za chwilę podgonili wynik nie był im straszny, bowiem mieli w swoich szeregach Kobe'ego Bryanta, który zdobył w tej kwarcie 15 oczek, a Lakers prowadzili 78-71. Ostatnia odsłona to jednak już zupełnie inna bajka i czas na pochwałę drużyny gości, która imponowała po pierwsze grą swoich rezerwowych, którzy zdobyli w całym meczu 40 punktów, po drugie świetnym dzieleniem się piłką, notując 30 asyst przy 39 celnych rzutach, a po trzecie obecnością w składzie Dirka Nowickiego, który w tej części gry zdobył 11 ze swoich 28 oczek.
To właśnie Niemiec toczył w samej końcówce pojedynek z Kobe Bryantem, który tym rzutem zapewnił sobie 34 punkt w meczu i prowadzenie Lakers na minutę przed końcem 94-91. Chwilę później odpowiedział mu właśnie Nowicki, trafiając do kosza w charakterystyczny dla siebie sposób i wszyscy czekali na to, co pokaże Bryant. Ten jednak chyba za bardzo na siłę starał się wejść pod kosz i wymusić faul, bo zamiast tego skończyło się to stratą piłki przez Lakers i szansą dla Mavericks. Na 20 sekund przed końcem akcji z boku rozpoczynał Jason Kidd i zegar ledwo zdążył ruszyć, a sędziowie od razu wyłapali zupełnie niepotrzebny faul Pau Gasola na Dirku Nowickim. Jako że gospodarze byli już powyżej limitu przewinień, to Niemiec powędrował na linię rzutów osobistych i wyprowadził Mavericks na jednopunktowe prowadzenie. Teraz jednak wszystko leżało w rękach Lakers, a konkretnie Pau Gasola, który tak jak przed momentem nie popisał się w obronie, tak teraz w ataku stracił piłkę i gospodarze musieli ratować się faulem na Jasonie Kidzie. Rozgrywający gości trafił tylko jeden z dwóch osobistych i to oznaczało, że na 3 sekundy przed końcem jeziorowcy mogli jeszcze nie tylko doprowadzić do dogrywki, ale nawet wygrać to spotkanie. Zamiast tego jednak, tak jak widzicie i słyszycie, było już po meczu, bo Bryant nie trafił decydującego rzutu i to Mavericks wygrali pierwsze starcie 96-94. Ci z was, którzy byli zaskoczeni wynikiem meczu numer 1, jeszcze większy szok przeżyli po spotkaniu numer 2, w którym goście z Dallas zagrali tak, jakby w Staples Center czuli się jak w domu. Znów w wyśmienitej dyspozycji był zdobywca 24 punktów Dirk Nowicki, na którego Lakers póki co nie mają żadnej odpowiedzi, a podobny problem jeziorowcy mają w przypadku ławki rezerwowych. Ponownie bowiem to zmiennicy po stronie Mavericks prezentowali się dużo lepiej, a najlepiej ich świadczy o tym fakt, że jeden JJ Barea miał na swoim koncie 12 punktów, czyli dokładnie tyle, ile cała ławka Lakers. Gospodarze tego dnia nie grzeszyli także skutecznością w rzutach za 3, trafiając zaledwie 2 z 20 oddanych prób i efekt tego wszystkiego jest taki, że byli zdecydowanie gorsi od swoich rywali, którzy już w czwartej kwarcie na luzie i bez problemów mogli kontrolować przebieg gry. Ostatecznie wszystko skończyło się na wyniku 93-81 dla gości i teraz seria przenosi się do Dallas, gdzie koszykarze Mavericks stoją przed niesamowitą szansą zakończenia tej rywalizacji już po 4 spotkaniach, o ile oczywiście wygrają 2 kolejne mecze. Jeszcze przed meczem numer 1 trener Chicago Bulls Tom Thibodeau odebrał nagrodę dla najlepszego trenera w NBA i może dlatego jego podopieczni w inauguracyjnej odsłonie wyglądali na zupełnie rozkojarzonych. Gospodarze trafili pierwszy rzut z gry dopiero po 5 minutach spotkania i w tym czasie przegrywali już z Hawks 4-11, a w całej kwarcie byli gorsi aż o 10 punktów. Kolejne dwie odsłony pokazały jednak, że być może był to tylko wypadek przy pracy, bo Bulls dosłownie wrócili do gry i nawet na minutę przed końcem trzeciej odsłony prowadzili 69-65, ale niefrasobliwość w ostatnich 60 sekundach sprawiła, że przed decydującą częścią spotkania byli stratni o jedno oczko. Tę końcówkę koszykarze Bulls najwyraźniej mieli jeszcze w głowach na początku kolejnej kwarty, bowiem w jej pierwszych 5 minutach to Hawks przeprowadzili serię 15-4 i było już po zawodach, bo Jastrzębie umiejętnie broniły swojej przewagi i wygrały ten mecz 103-95. Nie znaczy to jednak wcale, że w końcówce nie przeżywaliśmy emocji, tyle że nie były one spowodowane czysto koszykarskimi zagraniami, ale urazem Derricka Rose'a, który na 5 sekund przed końcem podkręcił sobie kostkę, dokładnie tą samą, o którą kibice Bulls drżeli już w pierwszej rundzie przy okazji spotkania z Indianą Pacers. Na szczęście uraz Rose'a okazał się niegroźny, a ku pokrzepieniu serc fanów Chicago w tak zwanym międzyczasie ich ulubieniec został wybrany MVP fazy zasadniczej i jak przystało na najmłodszego w historii ligi zdobywcę tej nagrody, poprowadził Bulls do zwycięstwa w meczu numer 2. Rozgrywający gospodarz był najlepszym zawodnikiem swojej drużyny, notując 25 punktów i 10 asyst, ale nie sposób nie docenić także całego zespołu, szczególnie w kwestii gry w obronie. Defensywa Bulls zatrzymała Hawks na niespełna 34% skuteczności z gry, co oznacza, że jest to trzeci najlepszy tego typu występ w historii drużyny z Chicago w fazie playoff, a gdyby nie uwzględniać w tej klasyfikacji czasów, kiedy w koszykówkę grał Michael Jordan, to był to nawet najlepszy pokaz obrony w wykonaniu gospodarzy. Bulls Hawks 86-73. Do podsumowania pierwszego spotkania w serii Miami Heat kontra Boston Celtics wystarczą zaledwie 2 słowa i wcale nie brzmią one jak świetne zawody lub zacięte spotkanie, ale po prostu jak imię i nazwisko jednego z graczy gospodarzy, Dwayne Wade.
Rzucający obrońca ekipy Heat już w pierwszej połowie pokazywał, że to zdecydowanie jego dobry dzień i do szatni schodził z dorobkiem 23 punktów, trafiając przy tym 9 z 11 rzutów z gry, a oprócz tego miał na swoim koncie jeszcze 3 asysty i 2 przechwyty. Gospodarze oczywiście prowadzili 51-36 i to oznaczało w zasadzie koniec emocji w tym spotkaniu, bo niby Celtics starali się jeszcze po przerwie dogonić rywali, ale koszykarze z Miami ciągle utrzymywali w miarę bezpieczny dystans, a do tego jeszcze wspomniany wcześniej Wade powiększył swój dorobek do 38 punktów i tak właśnie Heat wygrali pierwszy mecz 99-90. Trudniejsze warunki Celtowie postawili ekipie z Miami w drugim spotkaniu, dzięki czemu mieliśmy nieco więcej emocji niż w meczu numer 1. Bostończycy byli równorzędnym rywalem dla Heat przez niemal 3,5 kwarty, bo jeszcze na 7 minut przed końcem mieliśmy remis 80-80. Od tej pory to jednak gospodarze weszli na wyższe obroty i w nieco ponad 3 minuty zaliczyli serię punktową 14-0, która w zasadzie wyjaśniła sprawę, bowiem koszykarze z Miami nie musieli się już oglądać za siebie i mogli w pełni kontrolować spotkanie zakończone wynikiem 102-91.